No dobra, witam wszystkich. Ostatnio widzieliście film z naprawy stuków silnego. Niesłusznie stuka, ale nie ucieka. Teraz film będzie z wymiany głowicy, ponieważ na tej głowicy silnik bierze mi olej. Nie wiadomo czemu. Gumki zaworowe wymienione. Zawory są dotarte, wszystko powinno być ok, ale jednak kopci. No, więc zaczynam od tego, aby zdjąć gaźnik, kolanko wydechowe. Następnie odkręcamy tą śrubę na klucz 10. O Jezu, nie mogę trafić, patrz. Ojej, dobra, odkręcę potem. Potem odkręcamy tutaj cztery te szpilki. Odkręcę te 5 w sumie śrubek. Znaczy jedną śrubę, cztery szpilki i zaraz wracam. Dobra, wróciłem. Odkręciłem jeszcze te jakby te kielki na górze i na dole, bo jak głowica by leżała na ziemi, to byłoby mi ciężej i wykręciłem świecę, ponieważ będę ją przykładał do tej drugiej głowicy. Teraz odkręcamy... Przejdę z drugiej strony. Teraz odkręcamy tą śrubkę na klucz 10. Potem wykręcamy to płaskim śrubokrętem. Wsadzamy klucz. Trzymamy wał. Odkręcamy te trzy śrubki na klucz 9. Ściągamy zębatkę rozrządu. Ściągamy całą głowicę. Nową szczelkę i zakładamy nową. Już wam to pokazuję. Dobra, odkręcone. Znaczy jeszcze nie te trzy śrubki. Odkręcamy to tak jak mówiłem. Tutaj mamy na klucz 14, wkładamy, trzymamy to jedną ręką, drugą ręką grzechotkę 9 i odkręcamy. Jak odkręcę, to wracam. Dobra, już jestem. Teraz mi zostało nam nic, tylko ściągnąć głowicę. Proszę bardzo. Czyszczę tutaj wszystko i do was wracam. Już widzę, którędy dostawał się olej. Olej dostawał się chyba tym kanałem, tak podejrzewam. Wsypał mi się piasek, który nie wiem skąd się tutaj wziął, ale zaraz go wyczyszczę. Ściągnę starą uszczelkę, wyczyszczę to i wracam. Ok, jestem, jest głowica. Wszystko odtłuszczone benzynką. Tłok wygląda ok, tutaj są wsadzone nowe pierścienie z tłokiem jakieś 125 km temu. Wszystkie części zawsze odkładacie na jedno miejsce. Stara uszczelka wygląda jakoś bardzo dobrze. Nawet już jej nie będę montował. Mam nówkę, sobie wisi. Stare głowicy, to jest ta nowa, znaczy ona ma przejechane trochę kilometrów, ale jest odnowiona. Starej głowicy lekko przeciekały zawory i była mniejsza kompresja. Nawet po dotarciu te zawory miały lekką nieszczelność. Nie wiem czemu. Dlatego założę to i powinno być ok, więc założę uszczelkę pod głowicę i zaraz wracam. No tak, przy montażu uszczelki pod głowicą pamiętajcie o wszystkich o-ringach i o wszystkich tulejach. Ponieważ przez te tuleje przepływa olej. Jeżeli nie macie tej tulejki, to olej pod wpływem ciśnienia może wam wpłynąć przez uszczelkę do cylindra. To pamiętajcie. Pamiętajcie też o tym o-ringu i o tym. Dobra. Założę głowicę, znaczy wsunę ją tak delikatnie, żeby już siedziała i wracam. Dobra, zatrzymałem się na takim etapie składania. Tutaj mamy to już przykręcone. Z drugiej strony jeszcze ta śrubka, która dociska to miejsce, w którym łańcuszek rozrządu szaleje. Rozrząd ustawiłem. Tutaj jest literka T. Tam jest na tym punkcie głowicy, tak jak powinno być, ta zębatka. No to teraz zostało mi jeszcze wykręcić gaźnik, tą pokrywę, dekielki zaworów, to dać nową uszczelkę tutaj
i dokręcić. No i widzimy się, jak to wszystko zrobię. Widzę na swoim miejscu. Szpilki podociągane, tutaj ta śrubka przykręcona, ten dekielek przykręcony. Świeca też, ładnie tutaj wszystko siadło. Mam nadzieję, że kompresja będzie większa. Jeszcze dokręcę teraz kolanko. Pamiętajcie o tym. O. Bardzo ważna rzecz. Ja to zakładam, przykręcam kolanko, gaśnik i jak przykręcę to coś się nagra. Głowica złożona, proszę bardzo. Wszystko na swoim miejscu. Jeżeli pomogłem, lajki, subskrypcja. Jeżeli nie pomogłem, to też lajki, subskrypcja, bo już wiesz, jak to się robi. No. Tutaj musiałem dać czarny dekielek, ponieważ na tym srebrnym nie miałem uszczelki, jakbym zerwał z tego czarnego, to by się porwała. No, to wszystko. Dziękuję za uwagę. Cześć.